Dzień dobry, witamy Was. Jesteśmy właśnie na trasie do miejsca, gdzie jedziemy na podróż poślubną. Zobaczcie na te piękne góry. Cudowne. Dobry, witajcie, jesteśmy w drodze. Dzień dobry. Do naszego miejsca docelowego, do którego jedziemy dzisiaj 4,5 godziny plus postoje. Zostało nam niecałe pół godziny drogi, ja już nie mogę się doczekać, jest godzina prawie 18, niedługo dojedziemy, więc jeszcze może zdążymy dzisiaj pójść na basen. Pójść na basen, oczywiście będzie też room tour, być może hotel tour, jedzonko jeśli dzisiaj dostaniemy, jeżeli nie to zobaczycie też śniadanko, no i pokażemy Wam okolice, widok z okna, bo wiemy, że będzie fantastyczne, rewelacyjne miejsce. My już wiemy, że jest rewelacyjne. Było zdjęcia po prostu, po prostu wiemy to. Więc całkiem możliwe, że też w tym vlogu Laira będzie nurkować. Nie wiem, co to ma do tych zdjęć, ale tak. No po prostu. A to jakich zdjęć? Nie, bo ja mówię, że to mówisz miejsce rewelacyjne. Ja mówię tak, bo zdjęcia widzieliśmy, a ty całkiem możliwe, że Laira będzie nurkować. I to jest takie... Po prostu ja ciebie nie słuchałem teraz. No właśnie. I to jest twój błąd. Intro. Czy mamy nowe intro? Nie wiem, czy już zdążyliśmy zrobić je, ale intro. Proszę. Witam w rezydencji The Happy Family. The Happy Family. Teraz już prawdziwa rodzina. To jest nasz pokój, słuchajcie, który jest, jest naprawdę super. Zaczynamy więc room tour, słuchajcie, naszego pokoju, a właściwie naszych dwóch pokoi. Nie wiem, po prostu zaczynamy. Pokoi. Po prostu room tour, tak, kochani, room tour. Więc zacznijmy sobie tutaj. Apartment two. I teraz tak, tutaj mamy taki stoliczek, zapewne z szufladami, do których na pewno coś schowam. Ja bardzo lubię chować rzeczy do szuflad. Za Kamilem jest szafa. Kamil, pokaż szafę tutaj. Tu jest szafa. Szafa, a w szafie niespodzianki. Czyli to, co jest najważniejsze w hotelu, czyli szlafrok i kapcie. To są Olcia lubi najbardziej. Do tego jeszcze jest łyżka do butów. I za łyżkę szacun na 100%. Ja uwielbiam łyżki do butów. No i żelazko. I jest to, co się rzadko zdarza. Żelazko, po które nie trzeba iść nigdzie. Dokładnie. Żelazko to jest z deską. Po prostu, a ja mam niewyprasowane dwie sukienki. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego w hotelach na przykład niektórych to nie ma. Szarka jest, chociaż żelazko tak naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca. I jest to produkt po prostu tani, patrząc na całe jakby wyposażenie hotelu. A bardzo rzadko się zdarza, żeby żelazko było w pokoju. No dobra. Obrazy. Mi się mega podobają te obrazy. Minimalistyczne. Proste, minimalistyczne, a zarąbiste. Ja w ogóle myślałem, że ja zacznę malować takie obrazy. Ja czuję, żebym był mistrzem właśnie w takich obrazach. Tak. Ciekawe. Tutaj jest nasze dziecko, które bawi się kluczykiem do samochodu, ponieważ... Bardzo lubi kluczyki. Po prostu jest jakby grzeczne. Znaczy dobre, bo dzieci zawsze są grzeczne, tak? To po prostu jest naszym kochanym dzieckiem. Tu jest kanapa. Ja jeszcze nie dotykam, wygląda na tego aksamitną. Wow. Wygląda jakby jeszcze nigdy nie siedział. Widzisz to? Kochanie. Czy czujesz to? Kochanie. Tak? Bo nikt na niej jeszcze nigdy nie siedział. Goście przecież nie mogli siedzieć. A to nie jest tak, że ten hotel dzisiaj ma swoją premierę? Nie. A, no dobra, okej. Kamil. Dobra. Marmurek. Ja jestem fanką marmurków, więc mi się bardzo podoba to. Mamy takie szklanki w domu, znaczy te filiżanki. A, Boże, w tym stylu, jakie byś to... Takie było? Marmurkowe, tak. Mam, tak. W tym są podobne, podobny odcień. I widzę woda. Woda, kropla beskidu i druga jakoś delicze. Tutaj dobrze. Zestaw do parzenia kawy i herbaty. Czy jest kawa i herbata? W ogóle mnie to nie interesuje, ponieważ sprawdźmy. Na pewno jest, ale ja wziąłam swoją, ponieważ ja mam swoje preferencje.
No coś jest, coś jest. Ja mam swoje preferencje i ja wzięłam swój Xylitol do schłodzenia herbaty i swoją herbatę i meliskę dla Ciebie wzięłam. Ale zobacz, jest zielona herbata, jest jakaś... Cranberry raspberry. Jest kawa, jest cukier, są mleczka, jest nawet, jak to się nazywasz, trybuszon, czyli do otwierania wina. Trybuszon, ale my nie pijemy, chyba że non-alkohol będzie, ale nie wiadomo. Możemy non-alkohol zamówić. Stolik, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Krzesła są super, w sumie stolik też, ale krzesła są bardzo fajne. I spoko wygląda ta taka lampka, też jest taka minimalistyczna tym stolikiem. Tu będziemy dzisiaj jedli naszą obiadokację. Już trochę widzicie tam widoku na góry. No więc schodźcie dalej. Dalej jest tutaj taki kącik pracowniczy. Choć gdybym ja miała go zrobić, to zrobiłabym, jakby nie byłoby dobre, bo byłoby na szybie, ale ja bym na przykład chciała, ja bym sobie odwróciła go, żeby widzieć widok i pracować na przykład. Ale wtedy też nie możesz się tak do końca skoncentrować. No to prawda, to prawda. A wiesz co ja bym zrobił? Zresztą wiesz, to lustro. Estetycznie wygląda przy ścianie. A ja bym tutaj dał lustro. A wtedy się na siebie patrzysz, że jestem taka piękna, nie będę pracować. Ale też widzisz widok. No tak. Ale wiesz, gdyby stolik miał być pod tym, to jakby się wychodziło, w sensie... No tak, ale też, a druga wada jest tego, że wtedy wiesz, też na przykład jak pracując na laptopie, słońce ci pada, więc to też może przeszkadzać. No fakt, pod słońce najgorzej, nigdy nie może się pisać. Bo słuchajcie, okazało się, że mamy 4 balkony. Tak, ten hotel w ogóle jest nowy, ja nie wiem dokładnie kiedy było otwarcie, natomiast jest on nowy. Wow, patrz tam, po prawej. Most. My chyba jechaliśmy tym mostem. Gdzie? Poznaję ten korek. W którym miejscu? Ten niebieski. A no. Tak mi się wydaje, ale może się było. Nie no, mega. Chciałam zamknąć drzwi i powiedzieć, żeby nam kot nie uciekł. I zobaczcie, to od razu wam powiem, że tutaj ten, ten balkon też jest nasz. Tamten też jest nasz. Jeszcze jest jeden. I tamten też jest nasz. Tamten jest od toalety, gdzie zaraz przejdziemy i wam pokażemy go. No i ten widok, to jest po prostu coś pięknego. Super jest, no mega, mega, mega to wygląda. No po prostu... Co jest z tym kotem, co mówiłam? Że co? Że chciałam powiedzieć, zamknijmy balkon, żeby Sati nie wybiegł. A ogólnie... Szkoda, może nie wybiegnie, szkoda, może nie wybiegnie. Że go nie wzięliśmy, bo hotel akceptuje zwierzęta domowe, więc... My jesteśmy na ostatnim piętrze tego hotelu, na 9. Tak. I dlatego też tutaj no, widok jest fantastyczny. Numer 999. Więc zapraszamy. Nie, bo już jak będzie to oglądać, na pewno nas to nie będzie. Łazienka, moi drodzy, wchodzimy. Ja wchodzę. Ola wchodzi do łazienki. Zacznijmy zatem od prysznica. Bardzo fajny, taki, że Lajra się zmieści, jak będziemy chcieli się z nią też wykąpać, więc spoko, my się z nią, no bardzo lubi prysznicę, uwielbia. Tak. Więc jest taki fajny, że nie jest taki malutki, zamknięty. I też widzę, że jest tutaj szampon i, a co to jest balsamo, to pewnie jest, conditioner do włosów, czyli jak się mówi, odżywka po polsku. Odżywka. Po prostu odżywka. Wiesz, jaki ręcznik? Lustro jest z kamil, lustra. Jest kamil. Lustro jest super. No. Wow, i takie jest podświetlane. Wow. Czyli zobaczcie. Wiecie, siadacie na kibelku i macie widok na góry. Pokaż, zademonstruj. Siedzisz na kibelku i widok na góry. Tak samo jeżeli chodzi tutaj o prysznic. Można otworzyć sobie to okno. Jest fajne, bo w rzeczywistości żaden sąsiad też was nie zobaczy, więc naprawdę dosłownie na golasa można spokojnie tutaj pod prysznicem się myć. I patrzeć sobie na widok, który jest tutaj. Jest to jest mega. Jest waga dla Kamila. Specjalnie. Jest waga, to jest naprawdę duży, duży, duży plus. Panienko, czy wszystko ok? Czy wszystko ok u panienki? Czy wszystko ok? Co? Ok. No i otwórzmy teraz tutaj. To jest podobny widok, który był tam, bo to jest jakby ta sama część. Tak, no ale jakby chcemy pokazać sam fakt, że po prostu jest wyjście też z łazienki po prostu na balkon, taras. Zobaczcie, jak wyciąga ręce. I otwieramy teraz sypialnię. Sypialnia. Ta-da! Zobaczcie, wow, zobaczcie piękna. To! To jest po prostu cudo! Cudo! Pokazujesz, bo ja nie widzę. Lustro. A myślałam, że obrazy, bo miałeś tak telefon nakierowany. Obrazy? No obrazy to jakby jest wiesz, cały jakby klimat. No to jest normalne. Opowiadaj, Ola, opowiadaj. Co my tutaj mamy? Spore, więc nawet tak Lajra będzie spała z nami, bo Lajra jeszcze będzie miała łóżeczko swoje prawdopodobnie turystyczne. Natomiast nawet jak miała spać z nami, to widzę, że się zmieścimy spokojnie. Jeszcze to jest najlepsze takie dla rodzin
które śpią z dziećmi, zagłówek, w sensie, tak. Wiecie, to szare, coś miękkie. My w domu mamy takie twarde i to nie jest dobre, bo trzeba pilnować cały czas głowy, żeby się nie uderzyła, a tutaj po prostu można tak robić to głową i będzie okej. Okay. I oczywiście jutro idziemy do spa, pewnie jeszcze dzisiaj nie zdążymy na basen, nie wiem, czy pójdziemy, ale jutro na pewno. Pojutrze idziemy do spa. No nieważne, ale idziemy, tak, ale jutro. I na basen. Więc co, przenosimy się gdzieś tam, nie wiem, do któregoś z tych miejsc. No teraz, nie teraz się przenosimy do obiadu do kolacji. A, do obiadu do kolacji. A więc jest kolacja. Jest, ale nie tylko kolacja, kochani, zobaczcie. Zobaczcie. Jest. Będziemy mogli świętować nasz miesiąc poślubny. Jak się, nie, miesiąc miodowy, to ja gadam. Miesiąc miodowy. No niestety nie będziemy mogli świętować, natomiast bardzo dziękujemy. Bo to jest alkoholowe, ale ładnie wygląda. Ale gest jest... Nie wiem, co jest na deser, bo tu widzimy takie sztabki złota. Ojej. Lajrenia w ogóle dostała zupę. Nie wiedzieliśmy, że będzie dla Lajry zupa. O kurczę. Patrz, to jest fit. Wow. Link do tego hotelu jest w opisie tego filmu, bo to jest po prostu wow. Wózek mi się podoba, w sensie... Co my tutaj mamy o poranku? Moje misiaczki, ja właśnie biorę prysznic, to nie jest żart, z takim widokiem mistrzostwo świata. Czekajcie, może zobaczymy. Kali pod prysznicami. Nie, facet z takimi włosami to tak średnio wygląda. Ale mega to jest, tak się fajnie czuje. Teraz muszę sobie zjebać ich tutaj. Nasze dziecko jest pod prysznicem. Kawku, list do ciebie. Co to będzie? Co tam może być? Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Powiedział Auguste Beckant. Czy jakoś tak? Serdecznymi gratulacjami z okazji ślubu i najlepszymi życzeniami na nowej drodze życia od zespołu hotelu Crystal Mountain. Dziękuję. To jest tak miłe. Słuchajcie, przyszedł do nas pan, jeszcze był bardzo miły. I byliśmy tacy, pyta się, czy otworzyć państwu teraz, czy później, a my obawiamy się, że nigdy, bo nie pijemy. Ale i on mówi, a czy możemy przynieść wino bezalkoholowe białe? Będziemy mieć wino bezalkoholowe białe, co prawda zamiast szampana, ale dlatego, nie, że jesteśmy wybredni to jest, po prostu. To wystarczy. Tak, w sensie o to mi chodzi, że po prostu wow. To jest takie mega, będzie ktoś puka do drzwi, no dajmy państwu chwilę. Takie, no dobra, pan wchodzi, nie? Ja patrzę, wiesz, że jakiś alkohol, w ogóle jakiś młecik. Okazało się, że białego wina nie ma, ale zobaczcie, jakie dostaliśmy drinki bezalkoholowe, specjalnie dla nas przygotowane. Piękne. Piękne. Ktoś tutaj bardzo się postarał. Dobra. Taka orężada. A kto tutaj się pluska? Jak ładnie płynie w ogóle, co? Jesteśmy na basenie, a właściwie w akwaparku, bo tu jest tych basenów kilka, jest też kilka jacuzzi. Właśnie jesteśmy w basenie dla dzieci, do którego nawet ja weszłam, bo jest bardzo ciepła woda. Ale potem i tak pójdziemy do jacuzzi, a tymczasem chodźmy na zjeżdżalnię. A na to? No. Idziemy na zjeżdżalnię? Tak? Na zdrówkę. Tutaj jest widok z naszego balkonu. My jesteśmy w miejscowości Wisła i załóżmy, że chcielibyśmy sobie zrobić tutaj zdjęcie i wygląda ono tak. Całkiem ładnie. A co, jak wrzucimy to do naszych filtrów? Chyba trochę lepiej.
Do tego zdjęcia został użyty filtr TestMe 3, który jest jednym z odcieni filtra Spring. Gdy wejdziecie na nasz sklep familysklep.pl, to macie opcję lupki i gdy wpiszecie słowo test, to wyświetlą Wam się wszystkie filtry testowe, które są najtańsze u nas na sklepie. Standardowo kosztują 19,99, ale jeżeli użyjecie kodów, to kupujecie już od 9 zł. A jeżeli jakiś filtr Wam się spodoba, pamiętajcie, aby użyć odpowiedniego kodu. Tak wygląda hol w hotelu. Tam jest bar. Wychodzimy teraz na taras widokowy. Tu jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy. Żeby nie było, słuchajcie, Laura jest tak w foteliku, bo ona na razie sobie siedzi, byłby płacz, ale oczywiście ją zapniemy, jak będziemy w samochodzie. To już uprzedzamy po prostu, dlaczego jej nie zapinacie i tak dalej. Tak, no, dlatego. Źle, no jest bardzo źle, ale po prostu ona inaczej... Zobaczcie, w ogóle tutaj, wiesz co, jakąś fotkę ci tu zrobię, bo to tak mega wygląda. Teraz? Tutaj. Całkiem możliwe, że teraz, ale już mam w tym stroju, to może coś innego. Ale w żółtym nie masz. No wiem. Zaraz zobaczymy, może z Lairą. Dobra, tak. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together. Tutaj też zobaczcie, tu jest takie fajne miejsce. To jest przy recepcji, więc też można sobie usiąść. Napić się kawy czy coś? No, bardzo fajnie jest. A tu widzę jeszcze jakieś tam dolne są, ale to nie wiem, czy to nie są pokojowe tarasy. Fajnie. A i w sumie tutaj trochę jest ten Crystal Mountain, to trochę jest tak, że to jest taki jakby kryształ ten hotel, no nie? W sensie ta cała konstrukcja. Fajnie to wygląda. No i tam wisełka. Ja jestem właśnie po zabiegu. Tutaj miałem robione jakieś tam oczyszczanie twarzy, w ogóle jestem jakieś 10 lat młodszy. Chyba zresztą widać. Ej, naprawdę, zobaczcie. Jeszcze jak pójdę na jakiś ten, jak będzie bardziej widno, to czuję się zarąbiście. Jesteśmy teraz na chyba rynku w Wiśle, czy jakoś tak? Ale nikogo tutaj nie ma. A, i nie mam maseczek, bo nikt tutaj nie ma. Ja jestem po szczepieniu. Nikogo tutaj nie ma. Jestem po szczepieniu. No i co, to ciebie nie upoważnia? Tam jest nasz hotel. Mnie też to nie upoważnia, że jestem... Crystal Mountain. Kryształowa góra. Faktycznie wygląda jak taki kryształek. Góra. No faktycznie, Crystal Mountain. Crystal Mountain. Właśnie w górach i jakby kryształowa. A tu jest Laira, też jest kryształowa. Dobrze, idziemy dalej na spacerek. Teraz jesteśmy już w innym miejscu, byliśmy na spacerze jeszcze pojechaliśmy do Ustronia później następnego dnia, tam było też zarąbiście. I teraz jeżeli chodzi o Crystal Mountain, Olcia, podobało Ci się? Bardzo mi się podobało. Był też basen, zresztą, który Wam pokazywaliśmy na zewnątrz też był. Chodzi o to, że mieli potem otworzyć ten zewnętrzny, niestety my się nie załapaliśmy, mam nadzieję, że Wy się załapiecie, jak pojedziecie. Link do hotelu macie w opisie. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego filmu, widzimy się w kolejnym. Pa!